Witam i zapraszam na komentarz dotyczący WIG20, DAX-a i S&P 500, choć również wkradnie nam się tutaj dzisiaj wątek dotyczący kontraktów na WIG20. Zacznijmy jednak od indeksu i wczorajszej obrony eksponowanej przeze mnie strefy wsparcia 2509-2518. Zdecydowanie ewidentny wzrost presji popytowej. Dzisiaj mamy kontynuację tego ruchu, choć już nie w takim spektakularnym stylu. W każdym bądź razie notowania indeksu przebiegają w tej chwili ponad lokalną zaporą podażową 2564-2567, zbudowaną na bazie zniesienia 38,2. W moim odczuciu, jeśli indeks utrzyma się dzisiaj ponad tym lokalnym węzłem cenowym, będzie to zapowiadało kontynuację ruchu, włącznie z możliwością przetestowania strefy 2596-2599. Jeśli chodzi o jakieś nowe elementy związane z analizą techniczną, które pojawiły się na wykresie, to na pewno ta niebieska median line, która, mówiąc w cudzysłowie, być może będzie współpracować ze zniesieniem 88,6 całego impulsu podażowego, tworząc dość taki potencjalnie nieprzypadkowy obszar cenowy. Na razie jednak obóz byków powinien się wykazać konsekwencją i nie dopuścić do zanegowania strefy 2564-67. I podobną uwagę właśnie można również sformułować w kontekście kontraktów. Dzisiaj doszło, no przede wszystkim bykom udało się też wybronić strefę 2536-2540 i właśnie z tego rejonu zainicjować no dość spektakularny ruch. Dzisiaj doszło również do przełamania zapory podażowej 2586-89, która w tej chwili funkcjonuje zgodnie z zasadą zmiany biegunów jako wsparcie. Taki intradayowy obraz techniczny wykresu pogorszyłby się jednak dopiero w momencie przedostania się kontraktów poniżej przełamanej wcześniej czerwonej median line i zniesienia 38,2 całego impulsu podażowego. Jak widać na wykresie, przebiega tutaj również zielona median line, czyli element, który wzmacnia zniesienie 38,2, jest to poziom 2575. Utrzymanie tej strefy 2586-89 i następnie zanegowanie 2600-2603 to według mnie zapowiedź ruchu w kierunku eksponowanej przeze mnie rano w komentarzu porannym zapory 2621-24. I bardzo krótko o DAX-ie i za chwilę S&P. Tutaj trudno w tej chwili eksponować jakieś nowe kwestie. Od dłuższego czasu pokazuje podobny wykres średnioterminowy DAX-a, wskazując przede wszystkim tutaj na strefę 7783-7804. Popyt ma problem z zanegowaniem tej strefy, ale póki co nie dochodzi do jakiegoś ponadprzeciętnego wzrostu presji podażowej. Widać to na wykresie w skali dziennej. Jak już wielokrotnie podkreślałem, oznaką takiego ponadprzeciętnego wzrostu byłoby dopiero wzrostu presji podażowej, byłoby dopiero przełamanie lokalnej zapory popytowej 7516-40, zbudowanej na bazie zniesienia 14,6 całego impulsu popytowego. I na koniec S&P, choć tutaj również mamy do czynienia z taką utrzymującą się już od dłuższego czasu stagnacją. Te bieżące wydarzenia rozgrywają się w rejonie wrześniowego szczytu, czyli zapory, klasycznej zapory podażowej. Jest to oczywiście argument przemawiający za możliwością wzrostu presji podażowej, ale na razie z taką sytuacją nie mamy do czynienia za oceanem. Również oznaką, czy też takim niepokojącym sygnałem zapowiadającym możliwość jednak ukształtowania się ruchu korekcyjnego na S&P byłoby dopiero zanegowanie strefy 1454-1456. Wyjątkowo dzisiaj chciałbym poinformować, że komentarz dotyczący kontraktów ukaże się około godziny 16. Dziękuję bardzo.